Dzień dobry wszystkim, witam was w kolejnym odcinku z gry Sherlock Holmes Crimes and Punishments i bez zbędnego gadania lecimy sobie dalej. Kurczę, nie pamiętam, na czym my skończyliśmy. Rzucaliśmy w świnie. I co dalej? Kurczę, nie pamiętam. Dobra, zaraz się wszystko okaże. Skleroza niesamowita. To ukończono. Wiggins może. Aha, mamy poszukać załogi statku Sea Unicorn. Ok, Baker Street. No to. A co my tu mamy? Fragment certyfikatu akcji należącego do przedsiębiorstwa Canadian Pacific Railway został znaleziony w dzienniku pokładowym statku Sea Unicorn w miejscu wyrwanych stron z wpisami z sierpnia 83 roku. Obligacja. Ok, lecimy sobie na Baker Street szukać Wigginsa. Co my tutaj jeszcze mamy? Dziennik pokładowy i bucisze. Nic ciekawego na tą chwilę. A czekajcie, coś w dedukcji może nam doszło, bo nie pamiętam. Ale chyba nie. Już tutaj wybraliśmy ostatnio coś, tak. No dobrze, to wyjdźmy sobie. Something new, Watson. I have the list of sailors who were aboard the Sea Unicorn. We shall soon learn what happened to Nelligan's father. I have only to find them. Let us hope they are still working at the harbor. I think that if you pretend you're from Scotland Yard... I doubt it, Watson. And really, I would prefer that all of this remains quiet for now. But I have another solution. I'll call in a specialist. Coś wymyślił. The secret police division of Baker Street. Ah, you mean... Yes. Believe me, you'll receive more useful assistance from these little urchins. Jasne, czemu nie, można spróbować. Those children are everywhere. They see and hear everything, and they are cunning. All they lack is organization. I'll summon them. To organizację możemy załatwić za nich. I have only to call him. Pod oknem strażnik zawołać, przywołaj. Szybko poszło. Wiggins, I need you to track down certain people for me. I'll give you a list. You can read, can't you? Big Oliver from our gang. He can, as his father is the coachman of a famous lawyer. Fascinating. Super, no to duży Oliver nam przeczyta. Easy. Just gotta look where the red lights are. No dobrze, to leć młody, powodzenia. Sorry to trouble you, Mr. Holmes, but the inspector asks that you come to the station as soon as possible. Thank you. I'll be there shortly. Kurczę, jeździmy w tej wewte. ale... Aha, nie, dobra, myślałam, że nas przełączyło. Czyli co, musimy zasuwać znowu do Scotland Yardu, do Lastrada. No to chodźmy. Już do akt nic, dedukcja na razie nic. Kurczę, pewnie dochodzą do was bardzo dziwne dźwięki, ale no, niestety okna pootwierane, wiecie jak to jest w lato. Nic z tym nie mogę zrobić. Dobrze. Aha, zrobiłam tylko krok do przodu. No siemaneczko, co tam? We have a new suspect, Liam Hurtley. I'm thinking that this case will be resolved very quickly. Dobra, na pewno. Great help. Well, the constable that I left at Woodman's Lee noticed a suspicious individual prowling around during the night. Do you have him here? Yes. He refuses to speak with us, but we'll make him talk. Let us hope so. Yes, and one more thing. The constable told me that at the time of his arrest,
fellow was writing a letter. Hmm. Do you have it? Of course. Oczywiście. Dobra. Scotland Yard is a step ahead. Breathtaking. Dobrze, i co my teraz mamy zrobić? Mamy go przeszukać, czy jego rzeczy przeszukać i przesłuchać tego typka. Nie wiem, co zrobić najpierw. Wow, kamera, ogarnij się. Dobra, czy najpierw go przesłuchamy, czy najpierw sobie otworzymy drzwi? Boże. Czy słyszycie, co ja gadam? Czy najpierw sobie prze... Nie, to nie jego chciałam rzeczy. To jest Neligana, to już to oglądaliśmy. Tego drugiego typeczka, tego. Hartleya. Kolejne buty. A, ten list. Pisadełko. A to co, to jest czapa? Aha, to wszystko. No dobrze. Czyli wychodzimy i idziemy go przesłuchać. Nie w tą stronę. Pewnie tutaj siedzi. Dzień dobry panu. My już go zaraz przyciśniemy. My name is Sherlock Holmes. I would like to ask you a few questions. I've already told the police that I've nothing to say. And you're not even part. O, nie pyskuj, nie pyskuj, panie, dobra. And considering your situation, it might be wise to speak with someone who is, shall we say, rather more neutral. You are a suspect in a murder case. I know. Inspector Lestrade told me. It's ridiculous. No my już to stwierdzimy, czy ridiculous, czy nie. And exactly what happened that you should be brought here? My name is Liam Hurtley. That I can tell you. No ale co, tak o go zgarnęli, bo się dziwnie zachowywał? No to też jest dziwne. Jakieś dowody, cokolwiek? Dobrze, zróbmy sobie portret postaci. Co my tu mamy? Stara blizna. Chustka z wyhaftowaną czubatką. Ciekawie. Resztki rośliny, to ja nawet tego nie widzę. No buty to mu dali jakieś inne. Łapki. Dłonie ogrodnika. Czyli jest ogrodnikiem. No to by wychodziło. Jak to wszystko? Aha, wykonaj analizę. Kurczę, ale gdzie ja mam to zrobić? Dobra, Liam Hartley, mężczyzna aresztowany przez funkcjonariuszy policji, którzy zauważyli podejrzaną osobę szwędającą się nocą po Woodman's Lee. Był żołnierz, który musiał opuścić wojsko, gdy został zraniony w szyję szrapnelem. Teraz prowadzi spokojne życie i pracuje jako ogrodnik. No wygląda na razie tak, wiecie, niewinnie, ale to nigdy nie wiadomo. Zbadaj miejsce zbrodni w Woodman's Lee. A nie, to już robiliśmy. Czekajcie. Aha, no to tam byliśmy, okej. Okay. BBB. Co próbuję ukryć? No dobra, musimy, kurczę, przeanalizować ten list. Ale gdzie ja mam to zrobić, kurczę? Wykonaj analizę. Czy to tu gdzieś mogę zrobić? Na komisariacie? Co my tu mamy? W ogóle co to jest za pokój? Nie, no to jest pokój do przesłuchań. To nie. Lestrat. Kostnica. Staff room, evidence room. Powiem wam, że nie wiem, gdzie ja mam to zrobić. Czy u nas na chacie? W sensie na Baker Street? Chyba tak. Tak mi się wydaje. No bo gdzie?
Dobra, zobaczmy sobie teraz tą dedukcję. Przeszukaj wskazówki. Aha, nic nam nie doszło, ale ten ogrodnik, słuchajcie, to może mieć... Może mieć jakiś związek. Tak myślę. Ale to się wszystko okaże. Dobra, i teraz tak, co mi tutaj się zaświeciło? Drzwi? Nie. My chcemy... Tu jest pokój Watsona, to nie. Tam ma jakieś swoje stanowisko małego chemika, nie? Tak. Zbadaj. Aha, dobra. Odzyskaj list Hartleya w takim razie. Oh my gosh, byłam zawsze kiepska, słuchajcie, z chemii, także... wymieszać substancję z kol w określonej kolejności... oh my gosh. Że przepraszam jeszcze... Aha, wszystkie po kolei najpierw, dobra. Ale oba? Nie, no bez sensu. Każdy chyba... Każdy po jednym, nie? Nie wiem, słuchajcie, zobaczymy. Zaraz mi tu wybuchnie wszystko i tyle z tego będzie. Dobra, cyk i cyk. I need to prepare a chemical agent that is capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals from the flasks should be combined in a certain order to perform a chain reaction. First condition. All seven reagents should be used. Aha, wszystkich siedmiu. No to... To kiszka. dobra, wszystkie siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobra, wrzucamy wszystko. Myślałam, że wiecie, każdy z jednego koloru. Ale jednak nie. Myk. Już zapomniałam totalnie, jaki był drugi krok. Co się stało? Coś schrzaniłam? No ej! Użyć wszystkich siedmiu odczynników, no. Pomarańczowy trzeci... Dobra, kumam już, słuchajcie, dobra. Trochę mi to zajęło, ale zawsze. Czekajcie, ja sobie chyba to będę musiała gdzieś zapisać. Tak, wszystkie i teraz tak. Pomarańczowy, trzeci po niebieskim, a bezbarwny po pomarańczowym, dobra. To lecimy. Pomarańczowy ma być trzeci po niebieskim. Trzeci po niebieskim. To weźmy zielony. Teraz weźmiemy niebieski. Ale ja mam lać po dwa. Chyba tak. No jak nie, to nie. Dobra. No nie, bo miał być trzeci, kuźwa. W sensie trzeci kolor może, a bezbarwny po pomarańczowym. No nie, no to by miało teraz sens. Te pomarańczowe i po tym te bezbarwne. Mam nadzieję przynajmniej. No jak to nie gra? Sherlock, no kuźwa. Pomarańczowy ma być trzeci po niebieskim. Pomarańczowy ma być trzeci po niebieskim. No to najpierw zielony.
Niebieski. No ale jak wszystkie 7. I pomarańczowy. Cyk. I bezbarwny. A co z resztą? No i co teraz? Bezbarwny. No kurde, ej, słuchajcie, ja nie wiem. Ja nie wiem naprawdę, o co chodzi. Co ja mam z tą resztą zrobić? Jak wlałam po 2, to było źle. Dawaj to jeszcze raz. After the blue reagent. Third condition. Colorless reagent should be added after the orange reagent. Zaraz, on tutaj ma niebieski, coś pomarańczowy, ale dlaczego? Nie, słuchajcie, ja nie wiem. Nie mam pojęcia. Jeszcze raz spróbuję, jak się nie uda, to trudno. Pominę to, bo nie wiem. No i co? No i teraz powinien być pomarańczowy. I bezbarwny. A co z resztą? Skoro wszystkie 7 ma być zużyte. No i co? Zostały nam 3. I zostały nam 3. Tu niebieski, pomarańczowy, bezbarwny, no ale to już zrobiliśmy. Kurde, no nie wiem. No nie, ostatnio zaczęłam od niebieskiego. Znowu pomarańczowy, no nie, ja nie wiem, kurde. Nie mam pojęcia. Pomijam to, bo nie wiem, serio. Będę tu siedzieć do jutra. Poczekajcie, bo jeszcze nie wywaliło nam tego, więc... Czyżby? No i nie. Dobra, słuchajcie, nie mam pojęcia. Nie wiem, bo to, co jest na tej kartce, to w ogóle jest zupełnie co innego niż on gadał, więc niestety muszę to pominąć, bo zejdzie nam tutaj do jutra. Spełniłem twoją prośbę i dobrze je ukryłem, ale błagam, przemyśl jeszcze cię, przysię i pamiętam o naszym przyrzeczeniu. Nie zrobiłem nic niehonorowego za co nie ty, co ty mnie. Okej. Dobrze. Więc mamy list. I co? No list znaleziony u Hartleya, część została odczytana, okej. I co dalej mamy zrobić? Zadania. No i co? No i co? A po co mi ten tab? No przecież już tu byłam. A. No i co teraz? Cały czas mi się ten tab pokazuje. No i dobrze, ale co my mamy teraz zrobić? Liam Hartley. No dobra, no i co ja mam z tym zrobić? No list, no i co? Nic z nim nie możemy zrobić. Podejrzewam, że musimy z powrotem pojechać do Scotland Yardu, znowu z nim pogadać, tak myślę. Wybaczcie za to stukanie, ale kawy się napiję. My
mam nadzieję, że chociaż jedziemy w dobre miejsce. Zaraz się okaże. No bo nic tam nie wyskoczyło w zasadzie. Co mamy zrobić? Biegiem, Holmes. Nie ma czasu. Możemy z tobą jeszcze raz pogadać? Kurcz, eskorta. O, dobra. Co pan ukrył? So tell me, Mr. Hutley, what did you hide? Hide? What are you talking about? A, my wiemy. No list. Oczywiście, że list. I did as you asked and hid them well. Should I continue? My letter, but the ink. Ha, ha, ha. Holmes sobie poradził. Bez mojej pomocy. Tak, i dlaczego to zalałeś, skoro to jest takie nic? Bo to jest też trochę dziwne. Jak to that's all for now? I co teraz? A z tym? No nie. To kiepsko. To co my teraz zrobimy? Idziemy do Lestrada? Cześć. Pogadamy? No jeszcze nie, mój drogi. No ale halo, co ja mam teraz zrobić? Znajdź zastosowanie, co mam zrobić? No nie, no to wszystko jest znajdź zastosowanie. Aha, właśnie, może wrócimy do domu, to ten Wiggins wróci. Kurczę, dlaczego tego się nie da całkiem na dół? Szukaj rzeczy osobiste. No dobra, no to już zrobiliśmy, więc... czy my coś tu mamy nowego? List Liama Hartleya. Nie. Czyli chyba nic nam tutaj nie doszło. Niestety. Słuchajcie, nie wiem, no to chyba wrócimy sobie na Baker Street. Może ten młody wrócił. No dobrze, i co teraz? Czy my tu coś możemy zrobić? Nic mi tu nie wyskoczyło. Cześć, piesiu. No kurczę, nie bardzo. Kurczę, powiem wam, nie bardzo. Utknęłam trochę. Zadania, no trudny przypadek, co próbuję ukryć. No próbujemy się dowiedzieć, no ale na razie się nie dowiem, dopóki ten łebek nie wróci, no to nic, niczego nowego się nie dowiemy. Encyklopedię. Czy zaraz, czy może z tym coś możemy zrobić, z tą obligacją? Hmm. 83. Nie wiem, słuchajcie, może przejrzymy. No i tak nie wiem co. Aha, czyli nie potrzebujemy na razie. Okej. Powiem wam, że nie wiem. Naprawdę nie wiem. Wejdźmy do siebie, do pokoju. A możemy wejść na ulicę w sumie? No nie możemy. No patrzcie. Kuźwa, no.
Dlaczego tutaj nic nie wyskakuje, żadna podpowiedź, co tu trzeba teraz zrobić? Przysłuchać tego typa nie mogliśmy. W sumie po co? Nie ma takiej potrzeby, żebyście mi się tu stroił. Kurde, no naprawdę nie wiem, co teraz zrobić. No tu znowu do Woodman's Lee, po co? Po co? Raczej nie ma sensu. Dobra, słuchajcie, polecimy sobie jeszcze raz do tego Scotland Yardu, no bo coś musi tam być, na pewno. Dobra, pójdziemy jeszcze raz przeszukać sobie te rzeczy, no bo musi coś tam być. Gdzie to było? Tutaj. Może, skoro możemy, to... A, czekajcie. Zaraz, to jest... ten skrawek. CPR. Canadian Pacific Railway. Dobra, i co nam to daje w tym momencie? Fragment certyfikatu, dobra. Nic tu nam nie doszło. A czemu? Nic nam tu nie doszło. Dobra, i co? O, poczekajcie, coś nam się pojawiło. Coś nam się pojawiło. List Liama, zaginione dokumenty? Nie. Ale na pewno zaginione dokumenty. I zaginione pudełko, okej. Okay. W blaszanej puszce znajdowały się wartościowe obligacje. A, widzicie, dobra. John Nelligan mógł zostać złapany na kradzieży obligacji. To mógł być motyw zabójstwa Petera Careya. O, patrzcie państwo, winowajcą jest Nelligan. Dobra, no ale wiadomo, że to na pewno nie będzie jedyne wyjście z tej sytuacji. Że to jest właśnie Nelligan. Dlatego też na razie się wstrzymamy przed wydaniem wyroku jeszcze. To w takim razie może będziemy mogli porozmawiać jeszcze raz z Nelliganem. Ono tu. Możemy? Tak, możemy, no i fajnie. Włamanie. Tell me, Mr. Nelligan, what exactly were you hoping to find inside Peter Carey's cabin? I was trying to find some information about my father. Cool. Obligacje. I assume you had another purpose, to retrieve the bond certificates. Am I correct? Yes. Oh yeah. I discovered some time ago that a few of the missing securities had reappeared on the London market. You can imagine my amazement. I spent months trying to find them, and at last I discovered that the original seller had been Captain Peter Carey. Okay. They belonged to my family, but I could not find them there. That's all for now. We'll see you soon, young man. Dobrze, czyli mamy to. Czy coś jeszcze nam tu zostało? Bo jest ukończono. To więcej, przepraszam bardzo. Nic tu nam nowego nie doszło. Nic nam tu nowego nie doszło, kurczę. Wiesz co, wiecie co, no jeszcze mamy tutaj zbadanie miejsca zbrodni. Kurczę, jeszcze w zasadzie to jest jedyne miejsce, w którym nie byliśmy dzisiaj, więc polecimy. Może tam coś się
Okaże, bo kurczę, nie wiem, nie ma żadnych odpowiedzi, powiem wam. Dobrze, lecimy. No nie wiem, może zagadamy do tej babenci, jak ona tu tak stoi, to pewnie po coś. Przepraszam, siedzi. Dzień dobry pani. O, proszę. Does the name Liam Hurtley mean anything to you? No, I don't know anyone by that name. Czyżby? Thank you, madam. I to wszystko? To wszystko, serio? Nie zna go i koniec? Kurczę. No ale nie, no dobra, skoro już mamy tą dedukcję. Winnym śmierci okazał się Nelligan za popełnienie zbrodni, stanie przed wymiarem sprawiedliwości. Daruj. No nie, no bo to już jest koniec. Kurczę. Motyw Nelligana. No jakby nam tu czegoś, kurczę, brakowało. Jakby nam tu czegoś, słuchajcie, brakowało. Coś musiałam po drodze pominąć. Ale dobra, to ja sobie najwyżej jeszcze poczytam, co ja tu mogłam pominąć i wrócimy sobie do tego w kolejnym odcinku. Strasznie wolno mi to idzie, wiem, ale muszę się jeszcze, wiecie, w tą grę wczuć. No to dopiero trzeci odcinek, jeszcze tutaj nie wszystko za bardzo kumam. Na pewno sporo rzeczy pomijam. Także tak, mam nadzieję, że się rozkręci. Dobra, w takim razie słyszymy się już niedługo w kolejnym filmie. Trzymajcie się, pa, pa.